Bytomie osoby, które w tygodniu pracują, nie będą już musiały brać dnia wolnego, żeby załatwić sprawy w urzędzie. Miasto wprowadza bowiem pracujące soboty, chociaż nie wszystkie wydziały będą wtedy czynne. O tym, jakie sprawy mieszkańcy Bytomia załatwią w sobotę w urzędzie, Paweł Jędrusik. Dla wielu osób konieczność załatwienia urzędowej sprawy wiąże się z wzięciem dnia urlopu lub wcześniejszym urwaniem się z pracy. Władze Bytomia postanowiły więc, że w mieście zostaną wprowadzone pracujące soboty. Wtedy będą otwarte wydziały spraw obywatelskich i komunikacji. Cieszymy się bardzo. Elegancko, podoba się. Przynajmniej się więcej spraw załatwi, jak ktoś ma więcej czasu wolnego, jak pracuje. No dla tych, co pracują, to na pewno jest okej. Do końca roku przewidziane są dwie takie soboty. Pierwsza z nich przypada na 28 października, druga na 16 grudnia. Urzędnicy jednak zapewniają, że to na razie pilotaż i jeśli się sprawdzi, takich sobót będzie więcej. To są dwa wydziały, które głównie odwiedzają mieszkańcy Bytomia po to, by odebrać dowód rejestracyjny, zarejestrować pojazd, wyrejestrować go, odebrać prawo jazdy, odebrać dowód osobisty. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie tą akcją, jeżeli będzie taka potrzeba. Rozszerzymy ją również na inne wydziały. W pracującą sobotę urząd będzie otwarty dla mieszkańców od 9 do 13.